Co się tyczy stosunku mojego do premiera, stał się on jeszcze więcej niezależny od wszelkich pobocznych kombinacji. Przy wzajemnym szacunku dał mnie zawsze wolny wstęp do niego i wiarę w szczerość wypowiedzianego przeze mnie poglądu. Przyjmując stanowisko, byłbym uzależniony. Nie przyjmując, górowałem niezależnością przekonań i względami tylko na własne sumienie. Wywiązał się nawet oryginalny stosunek, bo. Nie nadużywając znajomości, bywałem u niego tylko kilka razy do roku. Mówiliśmy sobie zawsze dość ostro prawdę w oczy, ale zawsze rozchodziliśmy się dobrymi przyjaciółmi i nigdy nie mógł Stołypin narzekać, abym coś niedyskretnie kolportował z tego, co w gabinecie jego usłyszałem. A gdy przy końcu mojej kadencji w Radzie Państwa z polecenia Koła wystąpić mi wypadało przeciwko przemówieniu Stołypina w dumie, tyczącego się projektu wyborów do Rady Państwa z kraju zachodniego, Stoły Pin siedząc w loży ministerialnej, gorączkowo notował. Czekałem ostrej repliki, ale gdy skończyłem, głosu nie zabrał. A podczas przerwy uścisnął mi rękę i powiedział: To co pan mówił, chociaż przeciwko mnie wymierzone, było tak prawdziwe i tak spokojnie wypowiedziane, że nie mogłem protestować. Odpowiedziałem, że był to mój śpiew łabędzi. Bo trenium się kończy i do rady państwa prawdopodobnie nie wrócę. Zaczął dowodzić i przekonywać, że wrócić muszę, że wrócić powinienem i tym podobne. Wypadło jednak tak, że nie wróciłem i z nim się więcej nie spotkałem, bo został w Kijowie zamordowany w teatrze na przedstawieniu galowym. Wybitne stanowisko w ówczesnej hierarchii państwowej zajmował sekretarz państwa Baron i A u Ex Kul von Hildenband, choć jeszcze luteranin, ale z baronami niemieckimi z nadbałtyckiej prowincji łączności prawie niemający. Albowiem majątków tam nie miał, a szedł karierą służbową. Człowiek bardzo prawy i szlachetny, z którym nie wiem już jakim sposobem znajomość bliższą zawiązałem i nie została ona zerwana nawet po moim ustąpieniu z rady państwa. Stosunek ten był dla naszego koła nader pożyteczny, albowiem baron. Wiedząc zawsze dokładnie o panujących prądach w sferach dworskich, które pomimo powstania izb prawodawczych, zawsze przeważający wpływ na sprawy państwowe wywierały, był zawsze dla nas człowiekiem dobrej rady. A stosunek ułożył się taki, że kiedy wypadło raz z naszego koła podawać adres do cesarza, śmiało przyniosłem mu swoją redakcję do rozpatrzenia i aprobaty. Cesarz, czytając nasz adres, ani mógł przypuszczać że sekretarz państwa pióro swoje w tej sprawie umoczył. Uexkull mieszkał wówczas w domu państwowym na lityjnym prospekcie z rodziną, dwie ładne córki ożywiały towarzystwo. A sama pani była dla mnie życzliwą i leczyła mnie nawet raz od lekkiego przeziębienia. Zdarzało mi się bywać u nich na obiadach, zwykle w nielicznym gronie biesiadników. Po wyjściu mojem z Rady Państwa mieliśmy zwyczaj parę razy do roku zamieniać ze sobą listy, aż póki rewolucja marcowa i okupacja niemiecka stosunków z Piotrogrodem nie przerwała. Jako sekretarz państwa baron do żadnej partii lub też grupy nie należał. A nawet gdy następnie został zamieniony na tym stanowisku przez wiceministra spraw wewnętrznych, Kryżanowskiego, bezpartyjnym członkiem Rady Państwa pozostał. Jedną z wybitnych osobistości w Radzie Państwa był wszechpotężny, niegdyś minister spraw wewnętrznych, PM Durnowo, prezes prawicy w Radzie Państwa, człowiek obdarzony niepospolitym zdrowym rozsądkiem i stałością przekonań, niezachwiany w postępowaniu wszelkiego parlamentaryzmu, lecz za to mniej nacjonalistycznie usposobiony od wielu pseudoliberalnych członków Rady Państwa. Zdarzało mi się bywać u niego. A że w wielu sprawach godziłem się z nim w poglądach zawsze wyrażał ubolewanie, że nie należę do prawicowej grupy. Kiedy miałem przemawiać Kontra Lex Pikno i projektowie Stołupina o wyborach do Rady Państwa z Kraju Zachodniego, zaś od prawicy jako oponent, był wyznaczony wiceprezes prawicy pan Kobelański, durnowo wpłynął, aby nikt z prawicy mnie nie oponował. Co mnie sam Kobelański, gdym wchodził na mównicę z uściskiem ręki oświadczył, w ogóle trzeba przyznać, że prawica więcej od innych grup posiadała mężów stanu, silną tradycją i praktyką służbową i w wielu wypadkach nie trudno było naszemu kołu iść z nią ręka w rękę, gdyby nie poglądy zasadnicze, na które nigdy nie mogliśmy się z nią zgodzić, mianowicie negacja początku doby konstytucyjnej w państwie. PM Durnowo uważano za jednego z najbogatszych i najwięcej dbających o własne interesy członków Rady Państwa. Miał bardzo wielkie niezabudowane place miejskie na wyspach Wyspach w Cudzysłowie, których wartość co roku olbrzymią wzrastała i wciąż miał zatargi z zarządem miejskim, który je wciąż wyżej opodatkowywał. Ponieważ większość ówczesnych dygnitarzy rozpoczynała swoją karierę służbową, podczas gdy on był ministrem, traktował durnowo tych panów dość protekcjonalnie. Ku czemu i powinowactwo z prezesem Rady Państwa M.G. Akimowym nie upoważniało? Pamiętam, gdyśmy w komisji finansowej rozpatrywali budżet z kancelarii warszawskiego generalnego gubernatora i referentem był ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych Kryżanowski. Biurokrata z krwi i kości i nacjonalista czystej wody, Durnowo, który nie lubił stoły pina, w nawiasie premier był zarazem ministrem spraw wewnętrznych, zaczął dowodzić, jakim to na nic niepotrzebnym trybikiem w mechanizmie państwowym są towarzysze ministrów. Że kiedy będąc ministrem brał czasem urlop i cesarz go zapytywał komu ze swych towarzyszy, w nawiasie wiceministrów, urząd swój poleci. On zawsze odpowiadał, że żadnemu, bo towarzysze ministrów zwykle o niczym pojęcia nie mają. Ale są dyrektorowie departamentów i na tych odpowiedzialność za porządek włoży. Ponieważ to mówił w nos Krzyżanowskiemu, lękaliśmy się jakiegoś niebywałego incydentu w Radzie Państwa. Krzyżanowski czerwienił się, potniał, ale słuchał cierpliwie. Gdy durnowo skończył, Krzyżanowski poprosiwszy o głos powiedział – Cytat. O zasadzie świadczą wyjątki. Takim wyjątkiem w swoim czasie był wiceminister Durnowo, bez którego wiedzy i woli nic się w ministerium nie działo. Tym razem Durnowo się zarumienił, a obecni zazdrościli zimnej krwi i umiejętności znalezienia się krzyżanowskiego. O stosunkach moich z hrabią Wittem, twórcą monopolu wódczanego i waluty złotej, już parę słów nadmieniałem. Że to był jeden z najzdolniejszych mężów stanu ówczesnej Rosji, to nie ulega wątpliwości. Ustąpił z władzy w chwili, kiedy zaprojektowane przez niego reformy w życie wchodzić zaczynały. Czy przeczuwał ich kruchość, czy nie wierzył w szczerość wykonania, trudno orzec. W każdym razie można było wyczuć, że władzę lubi, że wcale z niej na zawsze nie zrezygnował, że wrócić do niej może, co też rozumiała większość członków Rady Państwa. I z pewną oględnością go traktowała. Dawało się słyszeć w kuluarach niejednokrotnie takie zdanie. Nie daj Boże, aby Witte był jeszcze Rosji potrzebny. Bo to byłoby dowodem, że w Rosji bardzo źle. Jeśli by się zwrócono do hrabiego o ratunek, ale jak czasami ludzie zwracają się do lichwiarza, gdy inaczej już rady dać nie mogą. Zarzucono mu zawsze dwulicowość. Charakterystyczny epizod opowiadał mi raz w klubie przy śniadaniu były minister handlu, Timirazjew, temi słowy: Panowie na prowincji myślicie, że manifesty piszą bogowie. My w stolicy wiemy nie tylko, że to piszą ludzie, ale i jacy ludzie. O manifestie 17 października dowiedzieliśmy się z porannych dzienników. Wiadomem było, że manifest to robota witego. Tegoż dnia naznaczone było posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Witego. Śpieszymy się z ciekawością, jak się ten nowy ustrój konstytucyjny zaznaczy. Hrabia Witte zaczyna swe przemówienie od słów. Mój monarcha samodzierżawny. I tak dalej, i tak dalej. Spojrzeliśmy tylko po sobie. Oto masz pan hrabiego Witte. Przemówienia hrabiego Witte w Radzie Państwa były zawsze wypowiadane z pewną sans-fakonerią, jakby on sobie z tej Rady niewiele co robił. Zwykle mówił bez przygotowania, ale zawsze rzeczowo. Słuchano zawsze z uwagą i komentowano w prasie. Zachodziłem czasami do niego. Mieszkał w oddzielnym własnym pałacyku na kamienno-ostrowskim prospekcie. Przyjmował we wspaniałym gabinecie pokazywał mnie portret Wilhelma II z własnoręczną dedykacją pokazywał miejsce w którym trzyma Browning i gdzie jest guzik elektryczny z sygnałem niebezpieczeństwa albowiem wciąż były rzeczywiste czy symulowane obawy czy próby zamachów gdy sprawa autonomii królestwa na porządek dzienny się wysuwała z jej nie był a wiedząc o propozycjach które otrzymałem od Stałupina którego nie lubił Znajdował, że miałem rację się uchylać, bo Cytat Widzisz pan, gdyby mnie powiedziano, że stołypin jest dobrym marszałkiem szlachty z nominacji Powiedziałbym, niezaprzeczalnie Gdyby mi powiedziano, że jest bardzo dobrym gubernatorem Powiedziałbym, a cóż, możebne Ale gdyby mnie powiedziano, że jest na razie odpowiedzialnym mężem stanu Odpowiedziałbym, niezdatne w nawiasie, nie Wiesz pan, po śniadaniu lubię przyjażdżkę automobilem. To jedyna moja rozrywka. Miałem doskonałego szofera. Myślałem, co ja pocznę, gdy on zechce mnie porzucić. Wtem zaszło między nim, a moją żoną jakieś nieporozumienie. Tak poważne, że żona nawet bez mojej wiedzy go rozliczyła. Siadam do automobilu. Nowy szofer. Waham się nawet, czy jechać. Ale nie chcę urządzać żadnego incydentu. Jadę. Jeżdżę już trzeci dzień i myślę, jak to ja się mogłem tym uprzednim przez tyle lat zadawalniać. Tak będzie i z Rosją, gdy szofera stały pina nie stanie. Nie doczekał się hrabia powrotu obecnego, lecz jestem przekonany, że kongres pokojowy bez jego udziału by się nie odbył. Jednym z głównych inicjatorów utworzenia grupy Centrum w Radzie Państwa był A.S. Jermołow. Był to człowiek już trochę przeżyty, więc nie mógł udać coś więcej żywotnego zgromadzeniu przy tym, ponieważ czasami wpływała jego domniemana kandydatura na prezesa ministrów. Był więc bardzo ostrożny w swych wystąpieniach, aby nie narazić się partii kierującej nową państwową. Kiedy zaś powstał projekt zmniejszenia przedstawicielstwa z kongresówki do Dumy Państwowej, projekt ten gorąco popierał wbrew nawet zasadom, które redagował w regulaminie grupy Centrum. Lękając się, aby głosy polskie w decyzjach Dumy nie mogły dawać niepożądanej dla dobra państwa przewagi, twierdził, iż cytat: Niewskazaną jest rzeczą, aby polska kropla rosyjski kielich przelewać mogła. W sprawach agrarnych pracował wiele w swoim czasie, ale w warunkach obecnych nie zawsze się orientował. N.S. S. Tagancew. Znany profesor prawa kryminalnego. Człowiek liberalnych przekonań, patriota. Nie miał wielu podobnych sobie kolegów w Radzie Państwa. Niemniejszych zalet A.F. F. Koni wstąpił już do rady w końcu mego pobytu w stolicy i z wielką życzliwością przemówienie moje w sprawie wyborów do Rady Państwa z Kraju Zachodniego wysłuchał i winszował, że w tak spokojną formę było ujęte. Rektor Uniwersytetu Piotro D. D.D. Grimm. Bardzo rzeczowo przemawiał w imieniu Lewicy, ale grupa ta była zbyt słaba liczebnie, aby na decyzję zaważyć mogła. Hrabia D.A., Ołsufiew, chociaż wówczas prawicowiec, ale zwykle przemawiał w duchu programu Centrum i prezes nasz, książę Trubecki, wciąż obiecywał, że go do grupy Centrum przyciągnie. Jednym z najwybitniejszych członków Rady Państwa był A.A. Saburow. Tu mamy odnośnik. Saburow Andrzej, były kurator okręgu Dorpackiego i minister oświaty za Aleksandra II. Zmarł w 1916 roku Typ męża stanu raczej angielskiego niż piotrogrodzkiego Mąż wielkiej zacności i stałych przekonań Zawsze dążenia naszego koła popierał I szczerze był nam życzliwy Już po moim powrocie do domu Przesłał mnie swoją fotografię z listem bardzo pochlebnym Nie mogę nie wspomnieć o nader życzliwym dla nas Stosunku przedstawicieli z nadbałtyckich guberni Baronów Dyzen Hausena, Hausena, Budberga i hrabiego Return, barona Nolkena. W nawiasie dwa nazwiska i podwójny tytuł. Byli to ludzie kulturą zachodnią i pojęciami ogromnie do nas zbliżeni i dżentelmeni w każdym wypadku. Niewzruszeni w poszanowaniu tradycji i stanowiska swoje w prowincji, ogromnie szanujący, z usposobieniem tylko krzyżackim względem rdzennej ludności łotewskiej i estońskiej, którą by nie tylko krzyżem, ale i mieczem rządzić chcieli. Przy pierwszym spotkaniu, baron Tyzenhausen powitał mnie jako kolegę z potopu, w którym Sienkiewicz oba nasze nazwiska wspomina. Baron Delinghausen. Marszałek gubernialny rewelski, wstąpił po zabójstwie przez chłopów poprzednika swego barona Budberga i zawsze wszelkie postulaty koła naszego gorąco popierał. A gościnny i towarzyski Rautern Nolken, marszałek gubernialny kurlandzki, niezwykle był dla mnie przyjazny i na obiadach u niego nieraz spotykałem przyjezdnych nadbałtyckich baronów, którzy opowiadali, jak ich synowie wstępowali dobrowolnie do oddziałów karnych posyłanych na uśmierzenie agrarnych zaburzeń łotewskich względem Niemców, baronów. Tam słyszałem na przykład o wypadku ilustrującym dosadnie niemieckie Jusui Jurest nad Bałtykiem, a mianowicie przy tych rozruchach łotewskich został zniszczony i z ziemią zrównany pewien zamek z XIII jeszcze wieku, jeśli się nie mylę, należący do barona Kaiserlinga. Byt to majorat. A baron miał tylko jedynaczkę, która jako córka tylko majątek ruchomy dziedziczyć mogła. Baron za posak córki zniszczony zamek odbudował. Wolał własne dziecko skrzywdzić, niż ulec przemocy i wzbudzić nawet przypuszczenie, że ślady niemieckiego posiadania z ziemi zniknąć mogą. Wszyscy ci baronowie byli członkami grupy Centrum, ale pozostali w stałych stosunkach z Niemcami należącymi do prawicy i do lewicy i nam zawsze powtarzali. Czemu panowie weszliście wszyscy do jednej grupy? Należało wam mieć przedstawicieli i w innych grupach, jak my. Bylibyście zawsze poinformowani o nastroju innych i zawsze bylibyście nie bez wpływu na ich decyzje. Ale któżby z posłów naszych, po jednym tylko z guberni wybranych, miał tyle odwagi cywilnej, aby nie lękając się narazić swym wyborcom, wszedł do prawicy która wszelkie znaczenia izbom prawodawczym odciąć chciała. Albo do lewicy, która ziemię właścicielom odebrać zamierzała. Niewątpliwie ukamieniowano by nowego Walenroda. Nie zawsze bywał na posiedzeniach, ale zjawiał się w chwilach przełomowych Rady Państwa i głosem tubalnym wykuwał swoje argumenta profesor M.M. M. Kowalewski, sięgając wprawdzie nieraz po przykłady historyczne aż do faraonów, za co czasami był przywoływany do porządku przez prezesa Akimowa. Raz, gdy się udało Centrum wspólnie z Lewicą przegłosować Prawicą przy wyborach prezesa Komisji Finansowej, co się bardzo rzadko zdarzało, Maksym Kowalewski i profesor Wasiliew zaproponowali mnie pójść wspólnie wypić szampańskiego, lecz zamiast do Kubat lub do Nona zaprowadzili mnie na Koniuszenną do zakładu Laktobacyliny miecznikowa i tam musiałem miseczkę tego preparatu spożyć. I wskutek wyobraźni, iż spożywałem same bakterie, doznałem takiego zawrotu głowy, że pamiętam, z trudnością mogłem potrzebną mi na razie depeszę napisać. Z innych członków Rady Państwa wymienić jeszcze muszę SS Manuchina, byłego ministra sprawiedliwości w gabinecie Wittego. Człowiek był to zdolny i bardzo z kodeksami obeznany. Ale bardzo się oglądający, z której strony wiatr wieje, albowiem nie chciał jeszcze dawać za wygraną karierze służbowej. Po kilku latach pobytu mego już na wsi, wyczytałem w gazetach, że był wysłany na Seberię dla zbadania i zdania sprawy z osławionych wypadków powstałych w kopalniach złota nad leną. Bardzo dodatnim pracownikiem, zawsze bezstronnym i zrównoważonym. Był stale wybierany na prezesa komisji finansowej IM Romanów i M. Romanow i nieustępujący jemu w zaletach M. D. Dmitriev, czego chyba powiedzieć nie można o D.I. Pichno z Kijowa, który uosabiał wojujący nacjonalizm z zawziętością właściwą wszelkim dziejacielom z kresów. Człowiek bezwarunkowo zdolny i z prawem obeznany. Jeżeli komu kłuło w oczy, że dziewięć guberni zachodnich dało do rady państwa dziewięciu posłów ze sfery ziemiaństwa polskiego, to Pichno ten sen odejmował i z otwartą przyłbicą zaczął pracować nad nową ustawą wyborczą, która by Polakom wszelką nadzieją przedstawicielstwa w Radzie Państwa odejmowała i przeciwko której, w imieniu koła, występować musiałem. Na razie udało się to powstrzymać, i jeszcze po moim ustąpieniu z Rady Państwa, kresy nasze w Radzie były przez Polaków reprezentowane. Aż tak nazwane stoły pinowskie, ziemstwa, wszystko to zmieniły. I przy końcu egzystencji Izb prawodawczych, tylko trzy nieziemskie gubernie Wileńska, Kowieńska i Grodzieńska wysłały swoich przedstawicieli z grona polskich ziem w osobach AL Mejsztowicza. K. Skirmunta i S. Łopacińskiego. Do pary z Pichno można by postawić W.F. Dejtrycha. O ile Pichno był zawzięty na gubernie zachodnie, o tyle wszelkie autonomiczne reminiscencje w Finlandii spokoju Dejtrychowi nie dawały. Nie wiem, czy dożył uznania jej niepodległości. Z przedstawicieli krajów kresowych wymienić jeszcze muszę jako ludzi zupełnie bezstronnych i nacjonalizmem niezatrutych, N.P. Bałaszowa i B.I. Hanenko. Pierwszy z nich, sam przez się bodaj najbogatszy właściciel ziemski w Rosji, a w dodatku jeszcze spadkobierca olbrzymiej fortuny Paskiewiczowskiej w Homlu, pomimo iż syn jego był przywódcą partii nacjonalistów w Dumie, bez żadnych zupełnie uprzedzeń do spraw naszych się odnosił. I jako wielki dziedzic podolski zasługi naszego ziemstwa na kresach należycie oceniał. Hanenko zaś był wielkim naszym przyjacielem i chętnie nam swymi stosunkami i swym podpisem przy interpelacjach służył. Bliżej się z nim poznałem i zaprzyjaźniłem na obiadach klubowych, po których nieraz jeździliśmy na wyspy odetchnąć świeżym powietrzem. Będąc w Kijowie, zaszedłem do jego pałacu. Gospodarza nie było w mieście, ale pałac zwiedziłem. Był on jakby muzeum przedmiotów sztuki, umiejętnie po całym świecie, a przeważnie we Włoszech zbieranych. Pozwalała mu na to fortuna osobista. Był on przedstawicielem cukrownictwa i był ożeniony z siostrą króla cukrowników, Tereszczenki. Dwaj przyjaciele kraju dońskiego. A.A. Doniecki i W.I. Denisow. Pierwszy z nich adwokat z zawodu. Drugi... Właściciel ogromnej fortuny i marszałek gubernialny zawsze stali wytrwale broniąc interesów kozaczyzny, wymownie i rzeczowo. Denisow prowadził dom otwarty, aż do chwili rozstania się z żoną i samobójstwa syna. To drugie było wynikiem pierwszego. Z baronem PL Korfem pracowałem długo w komisji agrarnej, zawsze w najlepszej zgodzie. Był on wybrany z guberni Piotrogrodzkiej i z baronostwem bałtyckim już wszelki związek stracił. Z AN, kuło z Minem, późniejszym prezesem Rady Państwa, bliżej się poznałem w komisji szkolnej, której był prezesem. Kariera biurokratyczna, którą obrał od lat najmłodszych, dała mu dużo erudycji urzędniczej. Pamiętny kierunku, który za czasów tołstojał. Pobiedącowa Waent panował. panował, niełatwo dawał się sprowadzić na manowce szkoły narodowej lub swobody nauczania, na które go wprowadzić usiłowałem. Zadanie to było ponad siły, tym więcej, że drugi członek komisji, przywódca nacjonalistów w Radzie Państwa i szwagier samego Piotra Arkadiusza, Aleksy Neichert czuwał stale, aby komisja z utartego przez Ministerium Oświaty gościńca nie zbaczała. A. B. Neyhardt. Człowiek zdolny, pracowity, stosunkami zbrojny. Więcej od innych był nam przyjazny. Z zminem pomimo rozbieżności poglądów, pozostały dobre stosunki, i gdy wyszedłem z Rady Państwa, jeszcze mnie na wieś w pracę komisji szkolnej przysyłał, chociaż już do niej ipso facto nie należałem. Zacności człowiekiem był poseł marszałek Połtawski i M. Leontowicz. Szczery nasz przyjaciel. Liberalny. Wielki autorytet w sprawach przesiedleńczych. Wzywany był przez wiceministra Łykoszyna do rozpatrzenia spraw serwitutowych, o czym już wyżej wspominałem. Generał A.I. I. Kosicz. Były minister wojny. Swego czasu w Bułgarii. Niegdyś dowódca korpusu konsystującego w Mińsku i biorący nawet udział w sprawach Mińskiego Towarzystwa Rolniczego. Stały nasz przyjaciel. Niedługo był członkiem Rady Państwa. Nie liczący się wcale z nastrojem sfer najwyższych, niekrępujący się w przemówieniach, wkrótce jako członek z nominacji został przeniesiony w stan spoczynku. Zapraszał mnie czasami do siebie na śniadania na kirocznę nr 24, gdzie bezdzietni z żoną zamieszkiwali. Przestarzały, do pracy natężonej już nie był zdolny. Jeżeli w następnej kadencji przeszli z Rady Państwa do Dumy AM Chomiakow i książę MS Wołkoński, aby zająć tam wielce wybitne stanowisko, to zawiodł zupełnie nasze oczekiwania M.A. Stachowicz, który odwrotną przebył transplantację i z wybitnego członka Dumy stał się bardzo tuzinkowym członkiem Rady Państwa i wypłynął tylko następnie jako generał gubernator Finlandii. A. A. Naryszkin. Tu mamy odnośnik. Naryszkin, towarzysz ministra rolnictwa. Członek Rady do spraw rolnictwa. Senator. Arystokrata ultraprawicowy, ale dżentelmen kompletny. Przekonania przeciwników zawsze szanujący. Zdawał się cenić naszą kulturę i nasze zachowanie się w Radzie Państwa. W. M. Kokowcew ówczesny minister finansów, uczeń Witego, chociaż trochę z mistrzem, poróżniony, człowiek pracowity i zdolny, chociaż lubił mówić nieco za długo, sam się przysłuchując kaskadzie słów swoich. Pomimo zrównoważenia, wymknęło mu się raz w dumie historyczne powiedzenie. Chwała Bogu, u nas nie ma parlamentu. Po katastrofie ze Stałupinem, zostawszy premierem, nie potrafił jednak dojść do wpływu, jaki poprzednik w izbach parwodawczych wywierał. Zamilczeć nie mogę i o Mikołaju, arcybiskupie chałmskim i warszawskim, z którym się bliżej poznałem. Mieszkał na ulicy Wielkiej Padjaczewskiej w tak nazywanym monasterskim Padwaroju. Nad łóżkiem wisiał u niego obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, jak opowiadał, Podarowane mu przez głośnego w swoim czasie przeora ojca Rejmana. Opowiadał o swoim duszpasterstwie w Ameryce i następnie w Krymie, gdzie Jakoby Tatarzy jego tolerancję wdzięcznie wspominają. Czy tą samą tolerancją odznaczał się w królestwie? Inni muszą lepiej ode mnie to wiedzieć. Ofiarował mi wydanie swoich kazań, z których jedno, w Częstochowie wygłoszone, specjalnie tolerancją odznaczać się miało. Dodatnim elementem w Radzie Państwa był baron E.I. Nolde. Tu mamy odnośnik. Nolde zarządzał kancelarią Komitetu Ministrów, później był pomocnikiem Namiestnika Kaukazu. I wracamy do książki. Z urzędu reprezentant Namiestnika Kaukaskiego księcia I.I. Worącewa Daszkowa i szlachetny jego obrońca w Dumie, czego sam byłem świadkiem. Gdy lewicowi posłowie, którymi Kaukas obfitował, zaczęli tendencyjnie szarpać dobre imię namiestnika, człowieka niewątpliwie zacnego, baron Nolde w loży ministerialnej wstąpił na trybunę i w uniesieniu miał nieostrożność się wyrazić. Ci panowie, co tak szkalują namiestnika, nie są nawet godni rozwiązać rzemyka u nogi jego. Podjął się hałas nieopisany za znieważenie niby przedstawicieli narodu. Prezydujący Chomiakow musiał przerwać posiedzenie. Sprawa oparła się aż o carskie sioło i skończyło się na tem, że prezes Dumy oświadczył na posiedzeniu, iż baron Nolde wytłumaczył się, że nie miał zamiaru obrazić oponentów jako członków Dumy, a tylko miał na widoku osoby prywatne, nieszanujące dobrej sławy jego naczelnika i przyjaciela. Czy baron Nolde otrzymał naganę w carskim siole? Wątpić należy. Wreszcie scharakteryzować muszą prezesa Rady Państwa, najwyżej mianowanego M.G. Akimowa, gburowatego samowładcy, obcinającego skrzydła każdemu mówcy, który by chciał się wznieść na wyższy trochę horyzont niż krużganki Pałacu Mariińskiego. Akimow, Bułygin i Durnowo. To była trójca z potężnymi wpływami w carskim siole. Osobiście na stosunek z prezesem narzekać nie mogę i bywałem nawet przez niego zapraszany na narady konwentu seniorów. Koniec rozdziału piątego.